Proszę Ciebie, zebrał właśnie rundę 1,3 miliarda. I nie ma więcej zmian, żadnych takich pozytywnych, no wideo można dodać, którego nikt nie ogląda, co już analizowaliśmy parę odcinków temu. Czy Bogusz jeszcze zna na imię, nazwisko Janusza Palikota? No, God, please, no! I dzień dobry, dzień dobry w 49. odcinku podcastu Biznes Dziś. Mirek Burnejko, Bogusz Pękalski, witamy się serdecznie. Co dobrego, Mirek, co dobrego. Bogus, same dobre rzeczy. Właśnie Bogusz do mnie wysłał yy, maila. Ale nie wiem, <laughs> czy warto mówić o czym. <laughs> Dobra, nie poruszamy tego tematu, poruszamy inne tematy. Bogus, powiem ci z ciekawostek. Sukcesja style. Sukcesja style. Tak. Yy, z ciekawostek takich y, jesteśmy teraz w trakcie rekrutowania i powiem ci jak mało obserwacje, bo już bardzo szukamy osób i do marketingu, i do Operations w AdWords i Zrobiłem parę ogłoszeń na Instagramie, że chodzi, hej, chodźcie tutaj pracować ze mną i tak dalej, zgłosiło się bardzo mało osób. Zrobiłem na LinkedInie hmm. to samo ogłoszenie. To na LinkedInie ilość zgłoszeń jest taka, że nie da się rady tego robić, nie? i Ludzie komentują, polecają i piszą dm -ki. Nawet chyba mamy już jakiegoś tam potencjalnego dyrektora marketingu, znalazła się osoba od kursów online do prowadzenia tej części biznesu, na się osoba tam do kwestii troszeczkę PR-owo, kontentowych. Właśnie czekamy na jakieś tam dogadania ofertowe. Więc, nice. mimo że te linki tu ludzie narzekają, że jest taki link, linkin, to moim zdaniem, Bogus, nie wiem co ty myślisz, LinkedIn pod względem szukania osób do współpracy, partnerów biznesowych i stety, niestety też klientów, jest ciągle najlepszą siecią w Polsce. Bogus, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No, tak, tak, mam podobne przemyślenia. Ja ostatnio rekrutowałem akurat z mojej listy mailowej i, i znaliśmy ludzi z, z listy mailowej. Na LinkedIn nawet nie dotarłem, nie? to był pierwszy punkt, jakby styku. Natomiast LinkedIn, jako taki biznesowy tool, jak najbardziej. Żwe w Polsce, nie? Jest... Bo, bo Twitter, niestety, w Polsce tak. Mm, tam ciężko biznes robić jakikolwiek. Tak, tak, tak. LinkedIn jest Git, aczkolwiek jest chyba z nikim, kto do mnie pisał takie cold wiesz. Dzień dobry, panie Boguszu, zautomatyzujemy panu, nie wiem, biznes, obrotu dokumentów w firmie. To nigdy nie no to, takiego to... jakby nie zostałem klientem na takie cold, też liczę, bezsensowne. Ale Bogusz, Czasami to... odpisuję jeszcze <tum> tym ludziom, ale rzadko. Od razu pociągnę temat apropolinki, na jeżeli mogę. pozwolić, że jeszcze jeden taki temat odpisuję? No, dawaj, dawaj, dawaj. Korzystając z też z tego, odzywali się do mnie różni ludzie i ja, jak zawsze, jak ktoś do mnie odzywa, to Bogusz robię to, co każdy normalny człowiek robi, czyli biorę e, informacje o firmie, wklejam je do KRS-u i patrzę, co to za firma i czym się zajmuje i co robi. Nie? W ogóle jakby kiedyś e, rejestr.io zrobił e, plugin do Chroma, to byłoby to najlepszą rzeczą na świecie, wtedy nie byłoby trzeba nic robić. Natomiast Ciekawe. E, trafiłem na taką firmę, odezwał się właśnie jakaś tam osoba z tej firmy, też jakiś tam w innych tematach i to jest firma w ogóle Bogusz, która się zajmuje kwestiami nauczania angielskiego w firmach. I jakbym Ci Bogus zadał pytanie, tylko żebyś nie sprawdzał, jakie wyniki finansowe w 2022 roku, ile przychodu, ile zysku taka firma może generować, stronę masz na ekranie. Jest to strona, która się nazywa ili.edu.pl, International Language Institute uczą głównie firmy. Strona jest taka beh, natomiast można zamówić mhm. rozmowę z naszym ekspertem, i tak dalej. Jakbyś Bogus postawił, ile taka firma jest w stanie robić przychodu? I ile zysku w roku 2022? 17 lat na rynku, 440 firm, 750 projektów. Hmm. No, stawiam, nie wiem, 10 milionów przychodu, 3 miliony zysku. Bardzo blisko, ale troszeczkę może za mało. Mają 16 milionów 700 tysięcy przychodu, czyli całkiem sporo. Czyli tu już dochodzimy do kwestii 1,5 bańki e, miesięcznie przychodu. Zacny hmm. wynik. I mają 4 miliony zysku już takiego księgowego za cały rok, więc całkiem fajnie. Spoko wynik, nie? No, spoko wynik. Spoko wynik. No to się wszystko przekłada na po prostu ilość. 440 firm, no to może, może faktycznie robić. No ale 17 tak, lat tak, tak, rynku, Musimy to policzyć, nie? czekaj chwileczkę. Yy, czyli mają 16 baniek, raz, raz, dwa, trzy, dzielone przez 440, czyli jedna firma rocznie zostawia 36 300 zł średnio. Okay. To nie jest dużo. Na firmę. Ale nie? na angielski język. Może oni jeszcze coś robią, nie? Tu nie, oni mają tutaj. różne usługi, wiesz. Mają i warsztaty, okay. i audyty, i tłumaczenia dla firm. Czyli po prostu zrobili dużo rzeczy a propos języka. Też założyłem, że mają też kursy online, jakieś tam początkowe już, więc robią wiele rzeczy. Natomiast, no, 16 baniek piechotą nie chodzi. Lepiej mieć 16 baniek niż nimi. Widzę, że oni też robią certyfikaty. W ogóle to jest ciekawy, ciekawy biznes, robienie certyfikatów. Że nagle Mirek i Bogusz mówią, że to jest biznes, dziś approved biznes, na przykład. Nie? I możesz się znaleźć na naszej liście biznesów za jedyne 199 zł miesięcznie. Mo, mogę no? się jeden temat a propos certyfikatów? No. Bo akurat no. tak wystrzelałem się swoich tematów i będzie spokój ze mną. Bo ostatnio też w My First Million był ten temat i bardzo mnie zaciekawił, bo zauważ Bogusz, temat, który właśnie, temat, który jest genialny i nawet dzisiaj miałem rozmowę z takim jednym twórcą na zasadzie, hej, ja chcę być twarzą swojej marki, ale nie chcę w ogóle nic robić. nie? Czyli chcę być takim elementem lead generation. Jestem mm -hmm. znany. To jest fajny model, bo jest, wiesz, przekazujesz leady Ktoś robi odcinasz kupon, nie? I tutaj właśnie był wspomniany przez Kopaku z My First Million Dave Ramsey i on właśnie robi dokładnie tak samo. Czyli on mówi, że hej, tutaj mamy dla ciebie fajne usługi, ale uwaga, skorzystaj, work with Ramsey Trusted Agent. I teraz, Bogusz, uwaga, hmm. gdzie tu jest trick? Nie dość, że on dostaje kasę z polecenia, jak ktoś tam zrobi dila z tyłu, to nie jeszcze szkoli tych ludzi. Żeby być jego Dave Ramsey Certified Trainer, to musisz zapłacić Dave'owi, żeby zrobić certyfikat. To bo już my tak powinniśmy robić. Mówię Ci, bierz no, dziś, no, no. Bierz dziś certyfikat 5000 zł za certyfikat, 1000 zł odświeżenie coroczne i my wtedy będziemy deal przekazywać. Perełka. Perełka i będziesz na naszej, będziesz na stronie biznesdzis.pl Takie dwa piksele damy Tobie. Ci. O, była kiedyś taka strona, nie? Tak. One million, million dollar pixel. page, że tak, jeden piksel kosztował jednego dolara, bo milion pikseli, można było sobie wykupić jeden albo więcej, nie? I logo na przykład firmy wstawić. I kurde, faktycznie goś zarobił na tym. I potem zostały one w Tak. <głos> które teraz spadły na łeb, na szyję. <noise> Nawet dobre projekty. Także oczywiście poza, poza Twoimi i, i, moj, i moimi projektami. Oczywiście, które są oczywiście. Legit najbardziej w Polsce i na świecie. Słuchaj, ja Ci powiem, mam tutaj parę y, inwestycji. Y, inwestycji w w startupy jajowe. Uuu, tak to nie było. Żebyś wiedział, ile ile ludzi kapitału wkładają w startupy. <laughs> licząc na duże zyski. <laughs> Czaj, wrzucę ci tutaj pierwszy. Pierwszy startup Typeface. Więc Typeface ogłosił rundę 100 milionów dolarów, 100 milionów dolarów zebrał na globalną ekspansję swojej platformy. Do generative AI dla firm, dla enterprise, generalnie biznesów. Fajne mają grafiki, fajne filmiki mają. Jest nawet jest nawet demo, to już nie będę Ci wrzucał, żebyś oglądał. Fajnie, fajnie to demo nawet jest. Generalnie takie, powiedzmy, demo polegało na tym, że wiesz, były pokazane różne produkty, do reklam, i na przykład było podmieniane tło, był podmieniany produkt, coś tam było zmieniane, nie to wszystko się automatycznie robiło, czyli takie Generative AI dla, dla, dla różnych firm. Także takie firmy zbierają setki setki milionów. Wrzucę Ci jeszcze drugą taką firmę, która się nazywa Runway. Więc Runway ogłosił 141 milionów w rundzie. Też generative AI, market leader, content creation przez AI-e. Może ktoś jest nudne wszystko. Ale to wszystko, to wszystko miało swój cel, te nudne newsy, <grym> Żeby, żebym Ci mógł wkleić trzeci projekt, który, proszę Ciebie, zebrał właśnie rundę 1,3 miliarda ile dolarów. O, o taką e, rzecz, coś. Inflection AI zainwestowali w tej rundzie, to chyba druga runda, e, między innymi Microsoft, Bill Gates osobiście, Rit Hoffman, Founder LinkedIna, Eric Schmidt e, z Google e, e, i Nvidia. I generalnie rzecz biorąc, ten startup robi największy klaster e, tych, tych takich kart graficznych do, do trenowania AI. 22 tysiące NVIDIA h Tensor Core GPUs i budują najbardziej zaawansowany model, large language model, czyli taki jak ChatGPT na świecie dla ludzi, który ma zasilać ich personalnego asystenta, który się nazywa Pi. Pi.ai Pi.ai. I łącznie już po ponad półtora miliarda dolarów zostało zainwestowane w ten projekt. No, wkleję ci może jeszcze tutaj. Jak to widzę? Pi.ai. AI. Tak. p.ai. Personal assistant, Nie? I chyba nawet można już ściągnąć to sobie na, na telefon. No i tutaj wszyscy się jakby wypowiadają, że. Personalni asystenci AI-owi, których będziesz miał w kieszeni, w telefonie, lub nawet, bo już to startupy takie, które robią takie przypinki, że w ogóle nie masz telefonu, masz jakąś przypinkę, która się łączy, wiesz, i ty sobie z nią, z nią tam gadasz i ona ci we wszystkim wszystkim pomaga. E, więc to jakby jest kolejny trend, który teraz się, się gdzieś, gdzieś wyłonił ale ja pytam e, pi.ai kim jest Bogusz Pękarski? i e, opisuje mi, haha, that's a name I haven't heard before. I'm assuming Bogusz Pękarski is a person, but I can't say I'm familiar with them. Więc e, niestety Bogusz e, pi.ai .ai. nie wie kim jesteś i nawet po polsku do mnie nie mówi. Natomiast to jest bardzo ciekawe, e, że tego typu rundy finansowania się dzieją. No, tak jak e, no, w wielu miejscach ludzie mówią, teraz mamy gorączkę złota AI, wszystko co ma słowo AI jest pompowane pieniędzmi zewnętrznymi, bo nie ma tak. w co pompować tych pieniędzy. Ciekawe czasy. Natomiast NVIDIA zainwestowała w klasę NVIDII? Ciekawe? Tak, tak, no właśnie. To jest, to jest in, in, interesujące, że NVIDIA inwestuje i ciekawe, może mają jakiś rabat na, na karty graficzne potem, albo jeszcze więcej płacą z tych pieniędzy. No dziwne, Dziwny temat trochę. Jeszcze mam, ale w ogóle słuchałem teraz sobie, jeszcze nie przysłuchałem do końca, ale jest taki taki podcast Ulexa Friedmana z markiem, markiem Andrisenem, z Andrisen Horowitz, z tego z funduszu VC, o przyszłości internetu. No i tam chłopaki generalnie przewidują, że teraz był ten taki wielki wybuch, ten LLM, te transformery, ale jest duża szansa, że no teraz będzie przerwa, że będzie przerwa i będzie długo, długo nic. Że nie będzie tak, że za trzy miesiące kolejny, wiesz, turbo, jakiś wynalazek, czy, czy progres, czy jakieś takie objawienie, jak to się objawiło właśnie teraz. Nie? Że być może, no, jeżeli te elementy będą jeszcze większe, jeszcze bardziej zaawansowane, to i tak gdzieś tam nie przekroczymy jakiejś takiej granicy tego, że to jest po prostu system do podpowiadania, jakie słowo ma być kolejne. Tak, i dzięki temu da, daje pytanie, fajne, będzie, fajne wyniki. Będzie chwila przerwy, zaraz tutaj ludzie z krypto się wyłonią. Hej, siema znowu! Tym razem mamy AI NFT. Hello! No, już są, już są te projekty, są te projekty. Pojawiają się w ogóle trenowanie AI na, na blockchainie. No cały ten temat z tym, że, że wiesz, że AI sobie handluje krypto między sobą. No, idą, idą zdecydowanie ciekawe czasy, ale z, z Ziemi przenieśmy się teraz w kosmos. Żeby Oczywiście, było, żeby było fajnie. Więc Virgin Galactic Richarda Bransona zabrał pierwszych klientów gdzieś tam, gdzieś tam na tą orbitę i jak chcesz, można się zapisać na kolejny lot. Trzeba wpłacić zaliczkę 450 tysięcy dolarów. I. Jest to do ogarnięcia. 800, 800 biletów zostało sprzedane na, na kolejne, kolejne loty i można, można się zapisać. I co o tym myślisz? W ogóle chci, chciałbyś poleć na taki lot? Już tam. nie Kiedyś miałem po o tym, ale po ostatniej akcji, jak ta hmm, Łódź podwodna została zimprowizowana? Czy jakoś tak? No. Titan chyba. To... Titan, time, 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 time. Racja. to nie wiem, czy mi się chce ruszać do Ziemi. Ja bym trochę pożyć, to jest mi dobrze. W sumie to już. A ty byś poleciał? No, też mam takie wahanie. Znaczy, nie, nie mam tego jak na jakiejś takiej bucket liście że o Jezu, jakby to było super, żeby gdzieś polecieć w kosmos. Nie? To jest jakby. Bardziej bym chciał zwiedzić różne części świata, jeszcze w których nie byłem, na przykład Amerykę Południową. No, no właśnie, na starość na Marsa wypakować tam umrze. to jest jakieś całkiem ciekawe przeżycie, ale ja na razie poczekam jeszcze. Bogusz, są dwa polskie tematy. Nie wiem tylko, który zaadresować pierwszy, ale pewnie zaadresujemy, bo ostatnio troszeczkę na Twitterze było o tym słychać i w innych hmm. miejscach. Firma Jazz Join IT, nasz wspaniały Piotrek troszeczkę chyba zwolnił ludzi. Czy Zostałem. jesteś świadom tego, co się dzieje, co się stało i dlaczego tak się stało? Tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, nie. Ale muszę wiesz, muszą być emocje jakieś. Tak. Nie, nie. Nie mam, pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, co tam się wydarzyło. Nie chcę też spekulować. Widziałem, nie spekulujmy, bo pojawiają... obaj nie mamy informacji, natomiast z tego, co gdzieś tam poszły informacje, przynajmniej na Twitterach były dyskusje, nawet których brał udział Piotrek, że tam coś na Go Work piszą i tak dalej. Widać, że po prostu jest sytuacja, która która po prostu wyszła z tego, że rynek IT troszeczkę teraz zastopował, jeżeli chodzi o kwestie zatrudniania, natomiast jak mamy dużą firmę, mm -hmm. dużą ilość osób, która się głównie zajmuje tym, żeby sprzedawać ofertę związaną z ogłoszeniami o pracę, no to po prostu to też ten biznes musi oberwać. A znowu, jak mamy kilkaset osób na pokładzie i trzymanie ich powiedzmy przez najbliższe miesiące, a nawet lata, nie wiadomo ile to będzie trwało, no to to będzie taki temat, który pewnie troszeczkę by wyciągnął dużo cashu z firmy. Więc moim zdaniem tak. to jest naturalne, natomiast wiadomo emocje ludzkie poszły. Tam widziałem jakieś była drama z Go Work, w której też Piotrek komentował i dawał znać, że nie uznaje Go Worka za dobry źródło informacji. Tam tak. o każdym filmie jest to samo, wszystko 100% anonim. Każdy może napisać, co chce i tak dalej, tak dalej. Więc i eee... tak, Work ma taki, taki, z tego co słyszałem, model biznesowy, że kasuje za kasę po prostu te opinie. To ta mowa maksymalna. Tak, znaczy, nie chcę tu oczerniać, tak tak słyszałem i widziałem takie, takie opinie Ale różne, tu też e, Piotr pisze też na Twitterze, że to też nie są takie olbrzymie zwolnienia, bo wiesz, to ludzie na zasadzie o zwolnieniu i tak dalej. Piotr sam napisał na Twitterze 30 czerwca, że w poniedziałek 40 osób. Czyli to był pewnie tamten koniec tego miesiąca. Mhm. No tak, tam czerwiec. Wcześniej, na koniec marca 18 osób. Więc przy tej skali, gdy oni mają kilkaset osób, to chyba nie jest jakaś tam olbrzymia strasznie liczba. Tak mi się wydaje. Tak. No wiesz, no. Nie mają wszystkich. Wszyscy ma o czym zwalniają. Wszyscy, wszyscy zwalniają, tak mi się wydaje. Teraz wielkie firmy, no wiesz, no tysiące, tysiące, tysiące osób. Też rozmawiałem z paroma osobami z IT, które akurat teraz szukały pracy i mówili, że no było ciężej niż zwykle. Generalnie. Było trzeba dwa Gość, dni szukać, a nie jeden. Tak. No nie, nie. Jakieś tam parę tygodni zajmowały procesy rekrutacyjne i często nie było żadnego feedbacku, czy tak, czy nie. W ogóle wiesz, jakby był, był znajomy gdzieś tam olewany, a jest super doświadczonym programistą, wiesz. Z, piętnastoletnim czy dwudziestoletnim letnim stażem, więc no 15 Natomiast. No publicznie mówił, mówił gdzieś tam u nas w społecznościach, że, że, że było ciężej niż, niż zwykle. nie Niemityczne. Zwolnili mnie z Twittera, to były najgorsze 40 minut mojego życia. Nie? Tak. Natomiast pracujemy nad tym, żeby Piotr też odwiedził nasz kiedyś podcast, więc może zagadamy. Natomiast, znając Piotrka jako przedsiębiorcę, nie wiem, czy są w tej chwili w nowym pokoleniu, czyli młodszych osób, które są tak skuteczne jak Piotrek jeżeli chodzi o kwestie. Budowania marki, PR-u, rekrutacji, marketingu. Więc spokojnie, myślę, że to jest to chwilowa kwestia zwolnienia, rynek za chwileczkę przyspieszy znowu i będą znowu rekrutacje. Normalnie. Natomiast media muszą o czymś pisać, żeby nie było nudno. No. no i tutaj wiesz, i u niego jest ten, ta potęgo fokusu, którym on się wielokrotnie wypowiadał, że tak, on się nie tak, fokusuje tak. na innych rzeczach, fokusuje się na, tylko na tym często, bardzo często odrzuca tematy różnych wywiadów, spotkań. tak Jeden, co się zaangażował gdzieś tam, to aula. No, ale naprawdę fajnie, fajnie ten biznes buduje i, i trzymamy, trzymamy z niego kciuki. Bo ostatnio polski Twitter żyje głównie bardzo i, i jednym przedsiębiorcą. Nie wiem, czy ten temat już poruszaliśmy, czy nie. Natomiast chyba trochę poruszaliśmy, natomiast można troszeczkę bardziej poruszyć. Czy Bogu ja jest ci znana imię i nazwisko Janusza Palikota? No, God, please, no! Nie, zupełnie nie. Mówiłeś, żeby nie wchodzić w to bagno, w którymś odcinków, no ale tak. wejdźmy, wejdźmy. To, to no, może nie wchodźmy. Tak. Natomiast, natomiast Mówiłem powiem, czy... o reklamach, że zaczęły mi jego reklamy wyskakiwać. E, e, Były jakieś drama ostatnio, na zasadzie było jakieś spotkanie z tam jednym z głównych inwestorów, jeszcze takiego, Pojawiła się taka sytuacja, że ten skarbiec Palikota został już zamknięty, bo właśnie to było to chyba, skarbiec Palikota, który był reklamowany. Tak. Już w tej chwili, jak będziemy na stronę skarbiec Palikota, mamy projekt został zakończony, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Z tego, co tam było, bo oglądałem takie krótkie wideo, o którym była mowa a propos tego, co tam się dzieje, to znaczy, że po prostu no, gdzieś ta kasa poszła, to znaczy było dużo wpakowane w produkt i w marketing, natomiast nie zostało to trafione w grupę odbiorczą i tak tego bucha ludzie nie chcą pić i tak dalej. No, i ciekawe, jak to się pokończy, bo tam jest niestety, jak właśnie oglądałem różnego rodzaju materiały na ten temat, to tam jest taka, mm. wiesz, pożyczki, obligacje, akcje i tak dalej. To jest strasznie powiązane. I to, to jest to takie podejrzenie, że jak ten jeden z podmiotów padnie, to wszystko inne padnie. E, tu mówimy właśnie, bo. Tak, tam finansowanie jest dużo... się długiem jest po prostu bardzo mocne. Tak, już niestety ponoć już banki nie chcą tego długu do, nowego dawać, nie chcą nic tam, znaczy nieco przedłużać, nie chcą dawać nowych kredytów, więc szuka, gdzie może, natomiast są jakieś ponoć rozmowy z jakimiś globalnymi firmami i tak dalej, natomiast to tylko tyle, co tam znalazłem na Twitterze, ale super ciekawe jest, że no bo jednak palikocie jest doświadczonym przedsiębiorcą, działa od lat, jeszcze przez polityko działał i że kurde ma taką sytuację, to jest super ciekawe, przede wszystkim, wiesz, do pomyślenia, rynek alkoholi, nie, gdzie się wydaje, że tam Polacy, alkohol, marża, hura, nie, a tutaj takie sytuacje, i ja nie wiem, i to jeszcze umie marketing robić. Nie mogę zrozumieć, gdzie on tutaj popełnił błąd, nie? Czy to chciwość, czy może kwestia jakiegoś, nie wiem, złego produktu, czy, czy nie wiem, bo już jak ty to czujesz? Nie znam dobrze, wiesz, całej tej sytuacji. Widziałem te różne analizy, i wiesz, co, gdzie jest, na, 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 czym, na czym zastawione, i wszystkie te akcje właśnie crowdfundingowe no być może się po prostu zapędził sam w kozi róg nie, myślał, że wiesz zbierze kasę, odda, odda z zyskiem potem się okazało, że tego zysku nie ma więc zrobił kolejną zbiórkę oddał tamtym trochę taka piramida ale nie jestem pewien czy to tak faktycznie wyglądało natomiast no tak patrzyłem, no nie wiem, średnio to średnio to wygląda, ale może o czymś nie wiemy nie, i jakby on sobie wyjdzie, ma plan i, i wyjdzie, wiesz Złotych niekawiczek. No pytanie, czy gdzieś tam ci mali inwestorzy nie stracą nad tym? Znaczy, jak e, to mali inwestorzy? Żeby nie było. Nie? Mam taką aplikację Kanga na swoim telefonie i tam mam, jak sobie zaraz zadzwonię, się Mam JPW21, JPW-2021, 10 sztuk tokena, też kupiłem kiedyś, brawo mirek. No i nie to mogę z nim nic zrobić. Kurde, ty, ja muszę się odebrać odezwać do tego do bro, browaru brodacz, takiego kraftowego, bo też mam ich, ich tokeny i zbierali na e, budowę browaru. Nie wiem, czy oni wybudowali ten browar faktycznie. Ale jeden token miał być, jedno piwko miało być. Mam dziesięć tych, tych tokenów, 10 piwek. E, no to byśmy strzeli po pięć piwek, zrobilibyśmy biznes dziś po pięciu piwkach. Taki tytuł. Biznes dziś. Po o. O, abyśmy, wiesz, zrobili maraton, nie? Pierwszy odcinek, jedno piwko. Drugi odcinek na dwóch piwkach. Trzeci odcinek na trzech, czwarty na czwarty, na czterech i piąty na surprise, surprise, tak. pięciu. Więc ja obserwuję tę sytuację tak z boku, tam za bardzo nie oceniam, natomiast próbuję zrozumieć e, tak troszeczkę na zasadzie, gdzie tam się pojawił problem, e, natomiast no jest to super ciekawe, że to jest to nie wiem, dziwne, ale nie to jest wszystko. Mówiłem, jak można na alkoholu w Polsce, jeszcze mając dostępy gdzieś tam do sfer politycznych, innych, nie robić zysku. Nie mogę tego zrozumieć po prostu. Mój mały muszek nie potrafi tego zrozumieć. To ja małą polecajkę wrzucę. Polecajkę serialu dokumentalnego. Nie wiem, czy oglądałeś. Arnold na Netflixie? Nie. Nówka sztuka o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Czytałeś książkę, wiem, że to jest jedna z twoich też takich, które lubisz. Mhm. Jego biografia. Dla mnie ta biografia trochę, kurde, była taka przegadana. Strasznie dużo tam było. Tak 20 godzin słuchania. Trochę, trochę przegieli. Natomiast w serialu to jest skondensowane mocno. I oczywiście jest nar narracja Arnolda i wszystkie filmy, wszystkie, wiesz, przebitki. Mega, mega. Obejrzałem na razie dwa odcinki. Kurde, niesamowita postać. No, naprawdę. Tytan, można powiedzieć. On Osiągnął prawie wszystko i w sporcie, i w biznesie, i w filmach, tak, w polityce, że po prostu no, warto obejrzeć. Jak ktoś lubi takich właśnie high, high performerów, archiwerów, to, to warto, warto obczaić ten temat. Widziałeś ograniczenia na Twitterze, które się pojawiły? Nie, a widziałem coś się pojawiło, natomiast troszeczkę mniej śledziłem teraz media. Eee, coś znowu Elon wymyślił ciekawego? Oczywiście, oczywiście. Eee, 600 tweetów możesz obejrzeć dziennie, jak nie masz subskrypcji. A, czyli jak I ktoś baja. nie ma tego niebieskiego ptaszka, to tylko 600 tak. tweetów? Tak. Bez jaj, tak. to bez sensu jest. Tak. Nie, czekaj, czekaj. Tak, cz 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 tak, tak. A z ptaszkiem 6000. No, i tak doskróluję do końca to, co mi blokuje, to próbowałeś to robić? Nie próbowałem tego robić. Nie próbowałem tego robić. Natomiast yy, temat jest bardzo ciekawy. Czekaj. Czekaj już ci, już ci mówię dokładnie. Yy, jak to, yy, jakie, są, jakie są ograniczenia? Według tego co tu zostało wrzucone. <laughs> o, powiem ci, włączyłem Twittera, promotedtweet tweet w minutę.pl. Dołącz do. 8 tysięcy przedsiębiorców. Tak, <laughs> Widzę, że w minutę na Twitterze. W <laughs> minutę na Twitterze, no proszę, proszę bardzo, dam serduszko. A pod tym tweet Elona. Okej, okay, więc tak, verified accounts are limited 6 000 do 6 tysięcy postów dziennie. Ale poczekaj, niezweryfikowane konta. Ale verified to nie są konta, a nie, dobra, to są niebieskie, Dobra, masz rację, sorry. Tak. Niezweryfikowane Czyli takie, wiesz, zwykłe 600 postów dziennie mogą obejrzeć i nowe, niezweryfikowane, tylko 300 postów dziennie, czyli boty, które się rejestrują. I generalnie chodzi, jakby o to, że, że ma być, wiesz, mniej skrejpowania Twittera, po prostu zgarniania tweetów w formie takiej automatycznej. Ten tweet ma 560 milionów wyświetleń. Co o tym ja sądzisz? Ty... Nie wiem, i. Ja powiem, się kończy. Ja jestem wielkim fanem e, działalności Lona, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. Natomiast, t, t, ja nie wiem, w ogóle jest. Wiesz, wchodzą e, te dane finansowe tej Tesli olbrzymie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast siedzieć z tym Twitterem to dalej chyba nie jest zyskowne, z tego co tam czytam. Po co tym się bardziej zajmuje w ogóle? To jest dla mnie taka. I to na zasadzie wie, największa różnica, którą ja widzę w Twitterze, nie, przez ostatni rok. No. To po pierwsze, po lewej się pojawiło miliard ikonek, top articles, community, verified orgs. A po drugie, co trzeci wpis jest reklama. I ja ubudował, bo, już no bo ja, ja... No i długie posty Ja wiesz, ja mówię długie za posty. siebie, to jest nieobiektywne, nie bo jesteśmy też w Polsce i tak dalej. Ale ja po pierwsze, na tym, że przestaję widzieć jakąś wartość biznesową. Może jeszcze działamy w Stanach, czy tam w Japonii, która dużo używa i tak dalej, ma to sens. Reklam, reklam bardzo dużo się zaczęło pojawiać. Przepraszam, moja firma też tam się publikuje, jak się właśnie dowiedzieliśmy. I no, i tyle. I nie ma więcej zmian, żadnych takich pozytywnych no, wideo można dodać, którego nikt nie ogląda, co już analizowaliśmy parę odcinków temu. W ogóle to świetnie, nie tylko ja stąd No nie no, wiesz, podobno kwestie, kwestie botów zostały mocno zaadresowane tego fida. Dużo rzeczy gdzieś tam gdzieś tam się zmieniło, i na pewno wydaje mi się, że mają dużo więcej użytkowników. Przez to całe zamieszanie, że po prostu wszędzie, no nawet my kupimy podcaście polskim, e, mówimy o Twitterze i ludzie wchodzą pewnie tam e, częściowo. E, znaczy wiesz, no ja, ja, ja wiem, jaka jest, ja wiem, jaka jest e, po co Elon to robi. No to ma być jego e, X-App. Już przecież jest w stopce, że to jest x corp właścicielem Twittera. Już tam nie jest Twitter, coś tam, nie jest X. Po prostu i to ma być, zaraz mają być paymenty, to ma być apka do, do wszystkiego, nie? Publiczne, publiczne forum całego świata. Realizacja marzenia według mnie. To jest, nie? Ale no, czy... No, no dobra, no. jak ktoś ma 40 miliardów od siebie, od inwestorów do wydania na Twittera, nich no, okej, okay, no dobra. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć, bo już, no. Tylko moim zdaniem, wiesz, bo to jest takie na zasadzie, bo to, na, na czym my się my, mamy sytuację, tak? Jak teraz obaj mamy podcast, w tym czasie nie rozwijamy swoich firm tak? I teraz na zasadzie, jak y, Elon działa z tym, nie rozbija ani spacex ani Tesli, gdzie pewnie mógłby wnieść jakąś wartość. Podejrzewam, tak? Więc to jest takie też myślenie w tym kierunku. No, ja rozumiem jego pasję, natomiast. Ja widzę po sobie przynajmniej, że coraz nie używam Twittera. Eee, a to jest, mówię, to jest moje. Nie jestem żadnym wyznacznikiem czegokolwiek. Eee, stwierdzam tylko fakty, zobaczymy jak to będzie długoterminowo. No, sporo osób wyszło z Twittera właśnie na tego mastodona, którego ja jeszcze do końca nie, nie zrozumiałem eee, czyli na te jakby zdecentralizowane media, z którymi się cuch teraz. Eee, Chce, chce zintegrować, budując swoją platformę, taką, taką tekstową. I mówił właśnie, że Twitter, no, Twitter powinien mieć miliard użytkowników i że coś oni robią źle, że, że Twitter nie ma miliarda użytkowników i że cóż to zrobić dobrze teraz. Bogusz, a powiem Ci ciekawostkę, jeszcze na koniec mogę? Jeszcze jedną ciekawostkę? No, dawaj, dawaj. E nie wiem, czy wiesz, ale teraz w naszej firmie Edwards, bo tam mieliśmy 10 tysięcy NFT-ków, które dają dostęp zarówno i do kursów, i do innych rzeczy na platformie. Mm. I teraz przy rynku, który jest, jaki jest, zainteresowanie tym, żeby to otrzymywać, był bardzo mały i tak dalej. Natomiast w ostatnim miesiącu złożyliśmy taką rzecz, jak takie mikro, małe, takie projekciki edukacyjne, czyli mamy ognisty start, czyli ludzie, którzy zaczynają swoją firmę. Co ciekawe, zapisało się prawie 300 osób, z czego 100 właśnie w formie tych dostępów z NFT-kiem, mm -hmm. Czyli jak przejdziesz, to możesz potem dalej używać tego dostępu do innych rzeczy. I znaczy, wygląda, że model działa, bo skupiliśmy z rynku 60X, przy czym jeszcze mieliśmy troszeczkę swoich, więc planujemy też dodać takich parę małych czyli innymi słowy, obrót na rynku NFT jest, tylko nie na zasadzie, że to Nikt nie słyszy słowa tak. NFT, tak? jest bardzo ważne i bardzo ciekawe. My osobiście idziemy w tym kierunku, nie wiem jak Ty, że po prostu czekamy na zasadzie, jak rynek kiedykolwiek pójdzie w dobrą stronę, to wtedy będą będzie, hello, by the way, mamy tutaj też taką technologię. Jeżeli nie pójdzie w tym kierunku, to niestety szukamy innej drogi, która byłaby w stanie też zapewnić jakąś tam wartość użytkownikom. Tak, tak. No wiesz, no my, my, podobnie, my podobnie robimy. Wolumen jest, jest średni. Zdecydowanie ludzie wolą kupić po prostu za pln -y i my wtedy po prostu tego, tego NFT-ka gdzieś tam, gdzieś tam przesyłamy danej, danej osobie, lub, na, lub nawet niektórym, niektórym nie, bo niektórzy się po prostu po to nie zgłaszają. Są zainteresowani dostępem, chcą zapłacić i, i, i mieć. Robimy tak samo. Ten model, gdy rynek jest w dole, jest bardzo negatywny z wielu powodów. Pierwszym powodem jest to, że mi cashu trafia do firmy na rozwój, na innowacje i na mm. inne rzeczy, więc to jest taki trudny element, który trzeba niestety jakoś balansować. Więc o wiele lepiej, jak rynek jest, hello! Ale to jest jak jest, trzeba tak. sobie życie radzić. Tak, tak. Natomiast my, jakby z tym całym BFC, my się mocno gdzieś tam yy, pozycjonujemy teraz na społeczność ludzi, którzy są zainteresowani Web3 jednak tutaj nie że to jest społeczność web3 tam nie wiem przedsiębiorców czy kogoś programistów tylko jednak na to, na to co dzisiaj jest powiedzmy takie no nie do końca nie do końca ale tak jak mówiłem gdzieś nam wcześniej ja już całą to wszystko co się dzieje z AI-em wkładam do, do woreczka web3 czyli jakby kolejnej iteracji internetu nie która będzie napędzana przez no, AIem, musimy... dawaj web7, no web7, web4, web5 i wiesz, i dopiero jak ludzie przestaną mówić słowo Web3, to, to znaczy, że już będziemy w tamtym, w tamtym miejscu, nie więc gdzieś tam. I widzę po społecznościach w Polsce, były dwie społeczności, które mają teraz duże problemy, generalnie się tam wycofują ci, ci twórcy albo już się wycofali. No dobrze, Była taka, jest, taka, jest taka społeczność Web3Devs, Pro, programistów hmm. Web3, taka dosyć znana w tych kręgach programistycznych. No to też tam, jakby, team e, poszedł, poszedł dalej, że tak powiem. Z tego, co widziałem na LinkedInie, e, jest taka społeczność NFT Polska, i oni też wypuszczają swoje NFT, NFT Collective, no i też tam są duże problemy. E, i Ktoś to stara się przejąć, stara się znaleźć jakieś pieniądze na rozwój projektu, według tego, co pisali na, na swoim Discordzie. I w zasadzie nie ma specjalnie innych społeczności w Polsce, którzy, które się tym tematem zajmują. Oczywiście są różne społeczności. Podziemy dinozaurami. Trading. Co? Będziemy dinozaurami. No. No, jesteśmy dinozaurami. No, Także gdzieś tam potencjalnie jest jakaś, jest jakaś opcja bycia numer jeden. Już wydaje mi się, że jesteśmy największą taką społecznością, gdzieś tam mające 700 plus członków e, dosyć aktywnych. E, no, w tym świecie. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz na koniec. Ostatnio. Rozmawiałem z jednym z gościem z Twojego kursu, Fabryka Kursów, który zresztą polecam i on nie wiedział o podcaście Biznes Dziś. I rozmawiałem z nim na Priwie i mówię, kurde, stary, a czy znasz Biznes Dziś? On mówi, nie znam. I wrzuciłem mu linka i mówił, że dziękuję serdecznie, pozdrawiamy, jak tego słuchasz. Także musimy zwiększyć... Adopcje wśród ludzi, którzy, zna, którzy znają i ciebie, i mnie. Bardzo często te osoby nie znają podcastu, w ogóle nie wiedzą o tym. Nie wiem, jak to jest możliwe, jak to do nich nie dociera, ale, ale jak już tak jest. Będziemy na tym pracować cały czas, na pewno, żeby docierało do większości osób, bo już też posiłem prośbę tutaj do osoby, która będzie to z nami tam montowała, żeby jeszcze raz wysłać do nas wideo, ponieważ ostatnio razem tylko aplikację. W ogóle polecę też aplikację na koniec, którą ostatnio przetestowałem w paru miejscach. Się nazywa Opus Clip. I to jest taka aplikacja, która właśnie wycina z wideo TikTok i inne rzeczy, ale uwaga Bogus, ja seplenię, mam podrutowaną całą mordę i zawsze sepleniłem, mm. proszę wybaczcie mi, Bogusz ładnie mówi, ładnie wygląda, natomiast Opus, jak wrzucisz tam wideo, nie wiem jak to działa, bo to jest naprawdę technologia mnie rozwaliła, wybiera wideo, nie? Takie, które załóżmy jest ciekawe, dodaje mm. napisy, i bez żadnych błędów. I nawet jak ja gadam bez błędów, i myślę, o Boże, święty, kto to robi. Ale coś ciekawe, daje też procentową informację na zasadzie, w 99% ten wpis będzie wiralem. I od góry od tych najbardziej wiralowych, <laughs> najmniej wiralowych. Więc spróbujemy Bogu, że też z tym odcinkiem, który zrobimy, przepuścimy go przez opus o. i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I popuszczamy jeszcze troszeczkę bardziej, i wrócimy do tego naszego planu, który robiliśmy na początku z zewnętrznymi osobami, w kontekście puszczania też tych roleczek. Zobaczymy, jak to pójdzie. W ogóle, to jeszcze jeden taki temat market, marketingowy, jak można promować podcast. Yy, widzę coraz więcej kanałów, yy, które. Drugi kanał YouTube, i tam jest nazwa podcastu: Clips, nie? czyli na przykład Lex Friedman Clips, yy, All In Clips. I tam są wyci wycinane części podcastu, nie w formie jakichś rolek, jakichś takich wiralowych rzeczy, tylko jeden konkretny temat. Nie? Czyli z takiego podcastu robisz tak, nie wiem, Piękale. sześć takich klipów. I wchodzisz sobie i po prostu oglądasz, wiesz, 5-minutowe, 6-minutowe na przykład wideo, 3-minutowe, 9 i tytuł jest po prostu dokładnie to, co tam w tym wideo jest, nie? I ja oglądam takie klipy, właśnie oglądam takie klipy tam z takiego podcastu Olin, pewnie go kojarzysz, eee, czy, 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 czy od Leksa, po prostu wchodzisz, masz instant i oczywiście wszędzie jest, że w pełny epizod znajdziesz tu i tu, pełne epizody znajdziesz na kanale takim i takim. Też temat gdzieś tam do wypróbowania. I ostatnia rzecz. Mówiłeś o tej aplikacji, która wycina, wycina te, te, te wirolowe kawałki. Widziałem teraz aplikację, która robi ci z nagrania. Jak siedzisz sobie, często jest tak, że patrzysz na, na przykład na komputer, a nie na, nie na kamerę. No i to hmm. potem tak dziwnie czasami wygląda. Więc ta aplikacja bierze Twoje wideo. I ty patrzysz cały czas na komputer, a ona przestawia Widziałem. twoje oczy tak, żeby, żeby wyglądało, że patrzysz na kamerę cały czas. To jest ciekawe, to jest ciekawe dla mnie. Dobra, bo już kończymy, bo jesteśmy tak już w więc dziękujemy bardzo i do zobaczenia w odcinku numer 50. Mamy taką prośbę, żeby ktoś tu jeszcze dotarł do tego czasu, pamiętajcie na YouTubie, żeby napisać w komentarzu, który odcinek z tych 51 był dla was najciekawszy, będzie nam bardzo miło przeczytać wasze komentarze, Dziękuję i żegnam się z Wami, Mirek Burnejko i Bogusz Pękalski. Zapraszamy do binge listeningu albo watchingu wszystkich odcinków od 1 do 50. To będzie niezapomniana przygoda <grybuj> w Twoim życiu. <grybuj> To grubo. Grubo, grubo, bo słuchałem podcastu Startups for the Rest of Us i gość, tam można takie pytania zadawać, w ogóle to też możemy wprowadzić, że ludzie głosowo albo wideo nagrywają swoje pytania i potem e, jakby ten prowadzący odpowiada, nie? I gość powiedział, że przesłuchał 600 odcinków tego podcastu, po prostu jeden po drugim na dwa i pół raza szybkości. Także 50 odcinków dzisiaj easy game. Go. Jak Bis dzisiaj napisz w komentarzu. Pa. Pa.